Telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa. To są gorące pytania. Mówimy o kolejnej awarii oczyszczalni ścieków Czajka. Bardzo mocno rozgorzała ta dyskusja na temat odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Czy właśnie odpowiedzialność ponosi włodarz Warszawy, ten, czy być może poprzedni, bo Rafał Trzaskowski winę próbował zrzucić między innymi na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Warszawy do 2005 roku. Czy błędy, które popełniono rok temu przy pierwszej awarii oczyszczalni ścieków, były do uniknięcia, czy dało się je wyeliminować? No i właśnie, czy Rafał Trzaskowski powinien ponieść odpowiedzialność także karną, bo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już mówi o powiadomieniu prokuratury w tej sprawie. Gdzie leży odpowiedzialność, kto jest winny, no i czy rzeczywiście to jest zwyczajny niefart, czy brak odpowiedzialności prezydenta Warszawy. Nasi goście to Łukasz Jankowski i Marek Grabowski, przypominam i witam raz jeszcze. I na początek odniesiemy się do słów Rafała Trzaskowskiego o tej winie. Kto ponosi winę za kolejną awarię Czajki? Pani redaktor, my się musimy uporać z wadliwą konstrukcją, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. To nie jest tak, że to wszystko się zaczęło tylko i wyłącznie psuć w ostatnich tygodniach czy miesiącach i że skutki są tylko z ostatnich miesięcy, tylko od samego początku występowały przeróżnego rodzaju problemy. No myśmy odziedziczyli te problemy i sobie z nimi staramy radzić, co jest niesłychanie trudne, jak widać. I ja mówiłem jasno, to nie jest spychanie odpowiedzialności, tylko to jest jasna ocena tego, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się działo w te ostatnie lata. Jak komentuje te słowa Marek Grabowski, obecny w naszym studiu? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, dlaczego dopiero teraz przypomina sobie o tej odpowiedzialności Rafał Trzaskowski, odpowiedzialności poprzedników? Przy poprzedniej awarii nie mówił tak wprost, że to wina świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Znaczy, no, pamiętajmy, że Platforma Obywatelska jest u władzy od 15 lat w Warszawie, o ile się nie mylę, więc no to jest bardzo długi okres czasu i przez te 15 lat no jednak, prawda, można było pewne kroki podjąć, aby do tego typu awarii nie dochodziło. Ta awaria nastąpiła rok praktycznie po poprzedniej. Już wczoraj były rozsyłane telefonicznie alerty SMS-owo, aby nie kąpać się w Wiśle, nie czerpać wody do picia, do mycia się, więc widać, że ta katastrofa ekologiczna, no bo tu musimy mówić po prostu o katastrofie ekologicznej, jest potężna. Szkoda, że pewne rozwiązania, które były sugerowane miastu i panu prezydentowi, między innymi przez ministerstwo i inne organy, nie zostały po prostu wprowadzone, nie zostały wdrożone. Kolejna kwestia, wydaje mi się, że słaby nadzór właścicielski nad spółkami, które miejskimi, tak, MPWiK czy samą Czajką. Jakoś po poprzedniej awarii nie słyszeliśmy, żeby ktoś stracił stanowiska, żeby były podjęte jakieś kroki, zgłoszone, nie wiem, czy do prokuratury, czy do jakichś innych tych, jakby zamieciono tę sprawę pod dywan i starano się ją uciszyć. No ja rozumiem, że pan Rafał Trzaskowski też był ostatnio bardzo mocno zajęty samą kampanią i to jakby, czy go to zwalnia z odpowiedzialności? No chyba nie do końca, dlatego że jednak liczba pełnomocników w Warszawie jest znacznie większa niż liczba ministerstw, czy w ogóle tego, ilu pełnomocników mają poszczególni ministrowie. Więc no tutaj jest jakieś poważne zaniedbanie, poważny błąd i dobrze byłoby, żeby faktycznie już do kolejnej awarii nie doszło. A oczywiście
idealnie, żeby jak najszybciej udało się tą awarię przyblokować. Nie wiem, na ile to jest możliwe. No tutaj nie jestem ekspertem. No właśnie, tutaj już rząd, minister Michał Dworczyk mówi o tym, że rząd pomoże, to znaczy będzie ponownie uruchomiony najprawdopodobniej ten pontonowy most na Wiśle. No myśmy, dziennikarze, staliśmy się takimi ekspertami od tej oczyszczalni ścieków, chcąc, nie chcąc, no bo właśnie te lekcje odrobiliśmy sprzed roku, prawda? No to się już wszystko wydarzyło w Warszawie. No i pytanie, czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski nie wyciągnął konsekwencji po prostu z tego, co się wydarzyło, Łukasz Jankowski? Uporajmy się z kwestią odpowiedzialności Lecha Kaczyńskiego za kwestię Czajki. Decyzja o tym, że oczyszczalnia ścieków w Czajce będzie przyjmować także ścieki i wody odpływowe w części z lewobrzeżnej, ze wszystkich 7 lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, zapadła w 2008 roku. Wówczas prezydentem Warszawy była już Hanna Gronkiewicz-Waltz, a od 3 lat prezydentem Polski już był Lech Kaczyński, nie był już prezydentem Warszawy. To jest pierwsza kwestia. Modernizację zakończono w roku 2012. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od odprowadzenia wód ani nieczystości z miasta. Inżynier Walusz, który się tym zajmował, także na terenie Warszawy, podkreśla, że sama koncepcja przyjęta w 2008 roku jest całkowicie błędna, bo pierwotnie oczyszczalnia Czajka, projekt lat 70., z początku lat 70., miała odbierać tylko i wyłącznie ścieki z prawej strony, z prawobrzeżnej Warszawy. I do tego jest wystarczająca, do tego jest sprawna i tutaj nie ma większych awarii, chociaż też zdarzają się awarie co do zagospodarowaniem, o czym wiemy, odpadów pozostałych, które gdzieś tam osadów, które się pokazują przy procesie, które powstają przy procesie oczyszczenia ścieków. Zarząd Platformy postanowił, że nie budujemy lewobrzeżnej oczyszczalni, że prowadzimy ścieki koridorem do Czajki i ją rozbudowujemy. I teraz no, musimy ponosić konsekwencje tej błędnej decyzji zarządu. I to, żeby było jasne, nie Lecha Kaczyńskiego, bo to jest dość perfidne i obrzydliwe ze strony Rafała Trzaskowskiego. Zresztą w ogóle Rafał Trzaskowski wobec świetnej pamięci Lecha Kaczyńskiego zachowuje się skandalicznie. Ja staram się używać delikatnych słów wobec polityków, ale to, co robi Rafał Trzaskowski, no to już przechodzi wszelką krytykę i wyłącza go z grona ludzi, którym się podaje ręce, bo to, co robi w kwestii ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, to jak zmienia zdanie, jak kluczy, jak manipuluje w tej kwestii, jak co inną kampanię, to podaje inną datę albo inne powody. Ostatnio już bezczelne jego powiedzenie, że nie ma co się spieszyć z ulicą dla Lecha Kaczyńskiego, bo co to za problem? Skąd teraz nagle taki pośpiech, kiedy jeszcze kilka tygodni temu przed wyborami prezydenckimi mówił, że na pierwszej sesji Rady Miasta na pewno ta kwestia zostanie zgłoszona, tylko już po wyborach, żeby nie było to w kampanii wyborczej. Mieliśmy po wyborach 4 sesje Rady Miasta, na żadnej prezydent nie postawił takiego wniosku. Trochę się zastanawiając Radą Warszawy, mówiąc, że on nie wie, czy będzie miał poparcie większości klubu radnych Platformy Obywatelskiej w tej kwestii, więc jeszcze do tego teraz przy okazji Czajki, która została i decyzja, i wykonanie było już za Hanny Gronkiewicz-Waltz, też się Lecha Kaczyńskiego w to wkłania. Na marginesie, to jest niesamowite, że Lech Kaczyński przez te 3 lata, kiedy był prezydentem Warszawy, to 2,5, zrobił więcej rzeczy chyba i za więcej rzeczy można go rozliczać niż Platformę za prawie 20 lat rządów, bo jeszcze przecież Paweł Piskorski też polityk Platformy Warszawą zarządzał aż do momentu, kiedy zaczął mieć kłopoty z prokuratorem za tym, jak zarządzał miastem stołecznym. Warszawa też przecież polityk kiedyś Platformy, więc to jest dość symptomatyczne, jak być może mało robią politycy Platformy, że każda sprawa gdzieś tam ich zdaniem się o Lecha Kaczyńskiego ociera, ale akurat w tej kwestii pełną odpowiedzialność się bierze Platforma Obywatelska i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. No i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić, bo z tego, co mówią eksperci, taka sama, czy sama konstrukcja, sama idea, żeby ścieki z 7 dzielnic lewobrzeżnej Warszawy przekazywać na prawy brzeg, prawie zawsze będzie rodziła kłopoty, że bez wybudowania nowoczesnej, porządnej oczyszczalni ścieków na lewym brzegu nic nie da rozwiązać, a
takiej idei nie ma w głowie Rafała Trzaskowskiego, stąd pewnie kwestia Czajki będzie jeszcze nie raz wracać, bo to jest studnia bez dna, to jest inwestycja nieprzemyślana, źle wykonana, bardzo kosztowna, no i źle odebrana. I też pojawia się pytanie o to, czy prokurator nie powinien się z tą inwestycją zainteresować, bo bardzo... No właśnie, to sugeruje Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, że ta kwestia powinna trafić do prokuratury. Wczoraj pytany o to na naszej antenie polityk, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział, że bardzo się cieszy, że to jest właśnie ta droga, którą należy już obrać, czyli no właśnie prokuratura w kwestii Czajki dla Rafała Trzaskowskiego, być może zarzuty. I tutaj, no bo przypomnijmy, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej mówiło o tym, że nie ma rurociągu, który nakazano wybudować po tamtej awarii Czajki rok wcześniej. Natomiast Rafał Trzaskowski zwraca uwagę na zbiornik retencyjny. To kolejne kłopoty zresztą warszawiaków przy każdych większych opadach deszczu, że te zbiorniki retencyjne nie nadążają ze zrzucaniem tej wody deszczowej do kanalizacji. Powiedzmy w takim razie jeszcze, czy realne jest, czy możliwe jest, że rzeczywiście ta odpowiedzialność karna na Rafała Trzaskowskiego spadnie w dzisiejszych realiach politycznych? Pewnie byłoby to obarczone komentarzem: PiS ściga politycznie polityków Platformy Obywatelskiej. No, ten komentarz nasuwa się sam. Gdybym był politykiem Platformy Obywatelskiej, to właśnie byłaby to pierwsza rzecz, którą bym powiedział. Natomiast ponieważ no, mamy do czynienia, nazwijmy to w cudzysłowie, z recydywą, no, w przeciągu roku druga tak poważna awaria, ja jednak bym tutaj częściowo się nie zgodził z panem redaktorem, ponieważ ta inwestycja kosztowała 3,7 miliarda złotych, więc ona była bardzo mocno rozbudowana i za takie pieniądze jednak można oczekiwać, że ten sprzęt, że ta oczyszczalnia po prostu będzie działać. No to nie jest kilka milionów złotych, to nie jest jakaś przyogrodowa oczyszczalnia, którą sobie na działce możemy postawić, kupując w jakimś tam pierwszym, lepszym markecie, tak? Więc nawet jeżeli zadecydowano, że będzie jedna oczyszczalnia, no to jednak to powinno funkcjonować. I myślę, że to, że na tej sugestii, aby mieć ten drugi rurociąg, tak, doprowadzający do niej ścieki, że tego nie zastosowano, no jest dużym problemem, tak? I wydaje mi się, że prokurator, wchodząc w tą sprawę, być może będzie musiał dokładnie prześwietlić właśnie fakt różny odbioru i tego, dlaczego pewne nieprawidłowości w Czajce zostały odebrane, dlaczego to zostało przyjęte. I tydzień wcześniej była kontrola. Tak, i właśnie co się działo w czasie tych kontroli obecnie, że wszystko było ok, a jednak ta rura strzeliła. No wiadomo, że to też jest pewien sprzęt, wszystko może się zdarzyć, tak, samoloty, rakiety wybuchają, no takie rzeczy się zdarzają, natomiast one się zdarzają i też mają swoje konsekwencje, również prawne, tak, dlatego wydaje się, że tutaj to zainteresowanie służb no powinno się pojawić, tak, bo jeżeli nie tutaj, to kiedy, tak, znaczy to co musi się wydarzyć, żeby wszedł prokurator, tak, nie wiem, miałby nastąpić jakiś, już nawet nie chcę tworzyć jakichś katastroficznych scenariuszy, no, ale obok mamy spolarnie śmierci, tak, no nie wiem, tam ma być jakiś wybuch, czy jeszcze coś gorszego. No mamy zatrutą Wisłę, mamy komunikaty, iż od Warszawy do Gdańska ta woda jest niezdatna do użytku, niezdatna do picia, niezdatna do mycia, niezdatna do używania sportu. Na szczęście... No, Platforma mówi to, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła polityczne SMS-y takie. No, ja jednak bym, powiem szczerze, nie zaryzykował teraz wejścia do Wisły. I tu stawiamy średnik, drodzy państwo, bo jeszcze za chwilę kolejny punkt naszego programu, kolejne gorące pytania. Mówimy przez cały czas o tym, co ważne, co bieżące, co aktualne, a za chwilę o tym jeszcze właśnie wyzwaniu, jakie stoi przed dziećmi i przed ich rodzicami. 1 września, powrót do szkół.